Dzień dobry. Witam Państwa na kolejnych zajęciach z podstaw internetu. Na ostatnich zajęciach Państwa zadaniem było odnaleźć premierę w Teatrze Miejskim w Gdyni. Spróbowałam też to odnaleźć w taki sposób, że najpierw wpisałam w wyszukiwarkę Teatr Miejski Gdynia. Miejski Gdynia. Zobaczmy. Tu już mi podpowiada komputer, bo dla Państwa już to wyszukiwałam. Otwierają nam się odpowiedzi na nasze zapytanie i dla przypomnienia, pamiętacie Państwo, wszystko co dotyczy naszego zapytania, grafika, mapy, wiadomości czy filmy związane z naszym zapytaniem. Otwórzmy pierwszą stronę, Teatr Miejski i zobaczcie Państwo najbliższy repertuar, a także aktualności. Nie znalazłam tutaj na stronie, ale może źle szukam, może Państwu się udało, zapowiedzi premier. Dlatego spróbowałam inaczej wyszukać. Wpisałam Gdynia i za Gdynią napisałam premiera. Zobaczmy. I skierowało mnie na aktualności. Byliśmy przed chwilą na stronie właśnie teatrgombrowiczaart.art.pl. Nie znalazłam tam, ale zapewne coś źle szukałam. Dlatego wymyśliłam, że może bardziej sprecyzuję moje zapytanie, bo chodzi mi o premierę w tym roku. I cóż my tu mamy? Mamy aktualności luty 22 tego roku. Też zapowiedzi, tu już jest inna strona, zobaczcie Państwo, Kultura Trójmiasta, co będzie grane, ich nowości na 2000, na ten rok. I możemy tutaj sprawdzić. Już w podpowiedzi jest napisane, że w marcu tego roku. I tu mamy artykuł dotyczący właśnie między innymi Teatru Miejskiego w Gdyni. Jest również Teatr Wybrzeże, Teatry Trójmiejskie. I najbliższy będzie Czar Molekuły Petra Zelenki. I przewidziana jest premiera na 5 marca. Zobaczcie Państwo, w jaki sposób można wyszukać informacje dotyczące konkretnego naszego zapytania. Nie znaleźliśmy tego na stronie teatru. Pewnie jest. Może niedokładnie szukam, ale można te informacje znaleźć na innych stronach, odpowiednio zadając pytanie w naszej wyszukiwarce. A dzisiejszym tematem zajęć będą strony, będzie wyszukiwanie stron, informacji ciekawych o związanych z urodzinami miasta. Dlatego proponuję wyszukać na przykład, możecie Państwo w inny sposób wyszukiwać. Ja napiszę po prostu Gdynia 10.02, po prostu wpiszę datę tegorocznych urodzin i zobaczmy, cóż się nam pokaże. Pokazuje nam się kalendarz imprez ze strony, którą poznaliśmy na ostatnich zajęciach, ale też różne informacje związane z urodzinami Gdyni, z tą datą i z zapowiedziami, cóż będzie tutaj. Związane też z datą, bo tutaj proszę, jest gdyńskie wierszowanie i zgłoszenie do 10 lutego. Więc cokolwiek związane z datą i z Gdynią, pokazuje nam się w naszym
naszej informacji. Może dodajmy słowo urodziny. I również wyświetlają nam się imprezy. Imprezy czy wydarzenia. I też związane z datą, czy z rokiem, czy właśnie z urodzinami. Tutaj proszę, mamy pierwszy gdynianin urodzony w tym roku. I też już zaczynają być odnośniki do święta, do urodzin Gdyni. Jest to ta informacja, zobaczcie Państwo, tutaj wyświetlają się nazwy stron i tutaj ta informacja jest na stronie Biblioteki Gdyni. Otwórzmy ją. I mamy zaproszenie. Do gdyńskich rybek z Włóczki. Zapraszam do odwiedzenia. Dobrze. To teraz sprawdźmy, jakie atrakcje przygotowywane są dla mieszkańców z okazji urodzin miasta. Wejdźmy na oficjalną stronę i zobaczymy, czy tutaj są związane z urodzinami informacje. Niestety nie widzę, ale pamiętacie Państwo, że można było sprawdzić ratusz. I pamiętacie Państwo, tutaj mamy stronę Gdyni, ukośnik i strona kalendarza. Kalendarza, w którym teraz jesteśmy, w którym się znajdujemy i można sprawdzić, co będzie w czwartek 10 lutego. Możemy również sprawdzić weekend. Otwórzmy. Tu już będzie 10. Jest chyba to samo. Zatem powróćmy do, pamiętacie Państwo, można otworzyć te wszystkie linki, czy przez ikony, czy przez napis. Zatem jesteśmy na stronie głównej i przejdźmy do aktualności. W aktualnościach mamy właśnie ratusz. Ratusz, który możemy zobaczyć w wersji papierowej i w wersji mobilnej, online. I tu mamy informacje dotyczące urodzin miasta. Gdynia świętuje 96. urodziny. Zobaczmy, jakie atrakcje. Mamy o historii związanej z 10 lutego i też cóż wydarzy się tego dnia i jakie przewidziane są atrakcje. Każdego roku Muzeum Miasta Gdyni przygotowuje różne wydarzenia. W tym roku będzie to wystawa Morze Miasto Port. Zaraz przejdziemy na stronę Muzeum Miasta Gdyni. Zobaczymy dokładnie, jakie atrakcje będą tego dnia. A tutaj możemy przeczytać, że można wziąć udział również w warsztatach Muzeum w
odbywających się w Muzeum Miasta 11 lutego. Będzie wstęp do muzeum bezpłatny, 10 natomiast również będzie bezpłatny, ale od godziny 15, ponieważ o 13 odbędzie się wernisaż, na który obowiązują zaproszenia. I też mamy tutaj informację, możemy przeczytać, że też można odnaleźć różne atrakcje w wersji mobilnej, tylko w internecie. Pamiętacie Państwo, jak mówiliśmy o wersji papierowej i wersji internetowej ratusza? Tu możecie Państwo od razu przejść, nie wpisując adresu, do konkretnego wydarzenia. Tutaj mamy Gdynia Rodzinna, a tutaj zobaczcie Państwo, mamy Muzeum Miasta Gdyni, / wydarzenie. Automatycznie powinna nam się otworzyć zakładka. I znów problem, ale to wynika z moich ustawień. Proszę bardzo, otwiera się strona Muzeum Gdyni, / wydarzenie. I mamy takie oto wydarzenia, zaproszenia na urodziny Gdyni. Jakie warsztaty, o których godzinach można wziąć udział, a także o wystawie Morze, Miasto, Port. Spróbujmy to otworzyć. I tu mamy informacje dotyczące tej wystawy. Wróćmy do poprzedniej strony. Pamiętacie Państwo strzałeczki, którymi można się poruszać. A dlatego wracam, byście Państwo zobaczyli. Tutaj są linki do konkretnych informacji zawartych na stronie Muzeum Miasta Gdyni i jeśli najedziemy na konkretne linki, są innego koloru i nasza strzałka zamienia się w łapkę. Jest to znak, że można wejść w ten link. Tutaj byliśmy przed chwilą, zobaczmy tutaj. Również jest tak skonstruowane, że możemy wejść na konkretną stronę, na konkretną informację. Tutaj są akurat warsztaty. Warsztaty związane z konstruowaniem zegarków i zegarów. Można wziąć udział w takich warsztatach, zapisując się i tutaj podany jest numer. Można przez adres internetowy, można również telefonicznie pod takimi właśnie numerami. Może będziecie Państwo zainteresowani, to wiecie już, w jaki sposób się zapisać. Jesteśmy na stronie Muzeum Miasta Gdyni, który z pewnością jeszcze będziemy nieraz wracać. I zobaczcie Państwo, jak najedziemy na konkretne napisy. Widać, że są one aktywne. Będzie również spacer zimowy dla seniorów z klubu Doborowego Towarzystwa. Odbędzie się on 16 lutego o godzinie 11. Spójrzmy, cóż to takiego i czy każdy może wziąć udział w tym spacerze. To już Państwo sami proszę sprawdźcie, czy bylibyście zainteresowani takim właśnie spacerem. Wróciliśmy do strony
Gdynia, a że nasze dzisiejsze zajęcia dotyczą urodzin Gdyni, proponuję, byście Państwo odnaleźli, wyszukali w internecie informacje, może też fotografie ciekawe, traktujące o Gdyni z 1926 roku. Podpowiem Państwu, bo jak tutaj zaznajamialiśmy się z tą stroną, widziałam taką zakładkę Gdynia modernistyczna. Spróbuję ją teraz odnaleźć. Niestety nie widzę. Modernizm gdyński. O, chyba tutaj. Zobaczcie Państwo po prawej stronie. O, mamy gdyński szlak modernizmu. Otwórzmy znów. Mamy zapytanie. Otwiera się pięknie strona. I możecie Państwo prześledzić, wędrować po Gdyni modernistycznej. Zachęcam do wejścia na tę stronę. Dobrze. Wróćmy do naszej. Zobaczcie Państwo, tu mamy pootwierane różne zakładki stron, na które dzisiaj odwiedzaliśmy. W tej chwili jesteśmy na stronie Modernizm Gdynia. Jest on, ta zakładka jest innego koloru. Oznacza to, że ta właśnie jest otwarta. Te są ciemniejsze. Otwórzmy sobie stronę obok. I teraz ta strona jest jaśniejsza. Te są ciemniejsze. Ta jest aktywna. Na tej stronie jesteśmy. Ale zobaczcie Państwo, skoro dzisiaj są urodziny Gdyni, ten miesiąc należy do Gdyni, możecie Państwo udać się w wirtualny spacer po mieście, zobaczyć legendę morską, a może szlak kulinarny w centrum Gdyni. To już zachęcam, byście Państwo sami odwiedzili te strony. Jeśli są urodziny Gdyni, i zachęcam Państwa do przedwojennego miasta, proponuję Państwu wyszukać Gdynię 1926. Zobaczmy, cóż się nam pokaże. I mamy informację. Również mamy filmy związane z naszym zapytaniem i fotografie. I kartkę z kalendarza. To już, zobaczcie Państwo, przypominam, że wyświetlają się na początku tutaj małymi literami strony, nazwy stron, na których widnieją, znajdują się te informacje. Tutaj mamy stronę Newsweeka i jest to artykuł z 2017 roku zatytułowany Gdynia od rybackiej wioski po polskie okno na świat. Też stronę z Wikipedii traktującą historię naszego miasta i też z oficjalnej strony Gdyni. A teraz zobaczymy, bo zawsze mówię dla przypomnienia, różne zakładki mamy. Wszystko, grafika, mapy czy wiadomości. Zobaczmy grafikę. Co pokaże się w grafice dotyczącej naszego zapytania Gdynia 1926? I mamy zdjęcia związane z początkiem Gdyni. Rozpoznajecie Państwo zapewne te miejsca. Dobrze, i teraz na przykładzie fotografii z Gdyni
Zobaczycie Państwo, jak otwierają się fotografie w internecie. Otworzyłam tę fotografię, automatycznie po prawej stronie pokazała nam się powiększona ta fotografia wraz z dokładniejszymi informacjami, gdzie znajduje się ta fotografia i jaki ma tytuł, w jakiej informacji została zawarta ta fotografia. I po prawej stronie również mamy dodatkowe fotografie nawiązujące do tej pierwotnej, do tej, którą zaznaczyłam i która została powiększona. I tutaj również mamy informacje, na jakiej stronie się znajduje i tytuł, pod jakim została zapisana. Teraz zobaczmy Dworzec Morski i również pokazane jest, na jakiej stronie jest ta fotografia i też fotografie nawiązujące do tej wybranej przez nas fotografii. Tutaj po prawej stronie mamy też prowadnicę, jakby dwie. Z reguły jest jedna, ta bliżej, mniejsza, dotyczy właśnie tej otwartej, tego naszego otwartego zapytania, natomiast te są skierowane do tej naszej pierwszej strony, która się jakby zwęziła przy otwarciu konkretnej fotografii. Tutaj mamy też możliwość zobaczenia więcej i otwiera nam się większa ilość fotografii. Nie bójcie się Państwo poszukiwania fotografii i filmów, zwiedzania stron internetowych. Otwórzmy sobie jedno z takich zdjęć. Może to. I wejdźmy. Tę fotografię i otwiera nam się artykuł, zanim Gdynia miastem się stała. Na stronie Gdynia nasze miasto i tutaj mamy artykuł, do którego dotarliśmy tak naprawdę przez fotografię. Zamknę tę zakładkę. Tutaj jeśli zamkniemy, pamiętacie Państwo, X bądź krzyżyk to jest zawsze zamknięcie, czy właśnie z fotografii, czy tutaj wszystkich stron. I przy każdej zakładce również są takie X-y, krzyżyki, którymi można zamknąć konkretną stronę. Spójrzcie Państwo, zamknę stronę muzeum. Proszę. Dobrze. Z okazji urodzin miasta, Państwa zadaniem będzie odnalezienie jakiejś ciekawej fotografii modernistycznej Gdyni, ale skonkretyzujmy klatki schodowej. Odnajdźcie Państwo w fotografiach. Myślę, że jeszcze będziemy wracać do stron związanych z fotografią i o tym, jak poruszać się na tych stronach. Dziękuję bardzo i do usłyszenia, zobaczenia na następnych zajęciach. Pozdrawiam.